Cześć, witajcie na moim kanale. Smutne wieści, zbliżamy się do końca maratonu zwierzęcego. Mam nadzieję, że filmy, które wam na tym maratonie gościły, wam się podobały. Na maraton kończymy godnie. Popilami, czyli serią, która gości na kanale już od grudnia. Jeśli chcecie wystąpić w serii, zapraszam wszystkich do opisu. Nie są reguły, jak w takim odcinku się pojawić. Zacznijmy więc. Stawek 333 posiada dwa zwierzaczki. Kocica Milka to dachowiec o dwukolorowym umaszczeniu. Drugim zwierzakiem, którego stawek posiada, jest żółw. Żaden gad jeszcze w tej serii się nie pojawił, więc Tinka, bo taką nosi nazwę żółw, jest pierwszym osobnikiem w pupilach legotuberów, który jest żółwiem. Bardzo śmieszny i zarazem ciekawy wygląd sprawia, że zdjęcia tego malucha znakomicie mi się ogląda. Heksagonek posiada Lunę. Ma ona długą sierść w biało-kremowym kolorze. Stanbricks to właściciel dwóch pięknych czworonogów. York, Nella i kociak Bonifacy to małe i ładne pupile. Max Tuckowy to już ostatni bohater dzisiejszego odcinka. Dokładniej to bohaterem odcinka jest Margo, czyli jego przepiękny i słodki kot w ciemnoszarym umaszczeniu z gładką sierścią. No teraz na prawie sam koniec daję wam możliwość zobaczenia zdjęć pupili z dzisiejszego odcinka. Tutaj w tym krótkim materiale teraz pojawią się zdjęcia, których do odcinka nie dałem, ale także te, które w odcinku były. Dzisiejszego odcinka. Zachęcam do subskrybowania kanału i wysyłania swoich filmów do piątej części z tej serii. Ja już was żegnam. Pa!